Cześć kochane, witam Was bardzo gorąco. Jak widzicie takie zbliżenie, to na pewno będzie test na żywo bądź jakiś właśnie makijaż. I dzisiaj zapraszam Was na test na żywo nowo zakupionego przeze mnie podkładu z firmy Bel. U mnie w Biedronce pojawiły się produkty z Bel, taka mała szafa i tam było dosyć dużo właśnie tych produktów. I ja, kiedy zobaczyłam właśnie podkład, postanowiłam, że sobie go kupię. Cena 9,99, więc bardzo wydaje mi się korzystna i kusząca przede wszystkim. Podkład prezentuje się w ten sposób, takie jest tutaj opakowanie, tak wygląda tubka i jest to podkład trwały, fluid matująco kryjący. Ja mam w numerze 01 beige. Dlaczego wybrałam najjaśniejszy? Nie uważam się za jakiegoś takiego mocnego bladziocha, ale no, numerek 02 nazywał się nude i niestety porównując ten kolorek beige i nude, ten niestety właśnie 02 miał różowe tony. Ja tego nie lubię u siebie na skórze. Ja mam bardziej skórę taką brzoskwiniową, więc postanowiłam, że wezmę ten jeden. Można go troszeczkę przyciemnić w razie, gdyby coś tam było nie tak, ale no, gdyby był różowy, to już niestety u mnie by się nie spisał dobrze. Dlatego też postanowiłam wziąć jaśniejszy i jestem zadowolona z koloru. Test na żywo to nie jest moja recenzja, to jest takie moje pierwsze wrażenie. To jest, ja bym chciała Wam przedstawić w tym filmiku, jak ten podkład prezentuje się na mojej twarzy. Teraz, jak widzicie, nie wyglądam za ciekawie, bardzo Was przepraszam za taki wygląd, ale niestety jestem chora, dopadła mi choroba. Dodatkowo jakieś mam przebarwienia, niedoskonałości. Nie wiem, co się dzieje z moją skórą ostatnio. Nic nowego nie wprowadziłam prócz kremu z Jadwigi, który używałam wcześniej, jakoś latem chyba, czy nawet tamtą zimą. W każdym razie używałam, nic się nie działo. Teraz coś mi powyskakiwało, to już się wszystko goi, ale niestety wyglądam jak wyglądam, do tego choroba, osłabienie, także nie prezentuje się skóra najlepiej, ale no, mogę pokazać właśnie krycie, jakie daje ten podkład, właśnie dzięki temu, że skóra moja wygląda, nie wygląda za dobrze i ja będę nakładała wszystko, ten podkład pudrem, tak, pędzelkiem z Elfa i jest to ten flat top, on kosztuje na stronie zapachperfum.com 18,90 i ja nakładam sobie na pędzelek, nie nakładam właśnie już na rękę, żeby się nie brudzić. I już Wam pokazuję. Tak jak Wam mówię, to nie jest recenzja, to jest dopiero takie przedstawienie tego, co podkład potrafi, jak on się zachowuje podczas nakładania, jak wygląda, jak może kryć i tak dalej. To nie jest moja recenzja, bo często właśnie pod testem na żywo pytacie się mnie, właśnie zadajecie pytania takie typowe do recenzji. To nie jest jeszcze recenzja, na recenzję przyjdzie pora. Na razie to jest takie pierwsze wrażenie i to jak. Co możemy osiągnąć właśnie dzięki temu podkładowi? Dzięki temu, że on jest jaśniejszy, jak widzicie, pokryje bardzo fajnie moje cienie pod oczami i absolutnie mocno się nie odznacza od tutaj od szyi. Jak widzicie, ja też nakładam na żuchwę podkład. Bardzo fajnie się go rozprowadza, jest on dosyć gęsty, nie jest absolutnie lejący, nie jest mocno gęsty, bardzo gęstym podkładem jest, kurczę, teraz zapomniałam, ale w każdym razie jest on na pewno gęstszy niż Revlon Color Stay, z takich bardziej sławnych Wam przyrównam go. Jest on gęsty, po prostu taki jak krem. Ja lubię taką konsystencję właśnie podkładu. Jest ono, może mogłabym porównać go do Catrice Photo Finish, jeśli chodzi o gęstość, także nie jest absolutnie lejący, jest fajny, gęsty, taki zbity. I jak widzicie, jedną warstwą pokryłam moje cienie pod oczami, za to właśnie, że podkład jest jaśniejszy, nie jest różowy, więc to mocno się nie odznacza tutaj na linii, tutaj na szyi, na linii żuchwy. Fajnie pokrywa mi cienie, bo jest jaśniejszy po prostu niż zwykle bym wybrała. Ale absolutnie się to mocno nie odznacza. Oczywiście jakiegoś takiego, widzicie, tego mocniejszego pryszczyka on nie pokrył, ale jak widzicie, takie cienie przebarwienia na twarzy są pokryte i to jest jedna warstwa. Ja nie będę nakładała drugiej warstwy, bo nie chcę sobie po prostu zrobić dużej tapety, bo no, można dużo większe krycie osiągnąć tym podkładem, ale ja po prostu nakładam tylko i wyłącznie jedną warstwę, bo jak widzicie, ona jest naprawdę wystarczająca, także drugą warstwę nakładałam, żeby go po prostu wypróbować. Ona troszeczkę jest widoczny, ten podkład, jak nałożymy dwie warstwy. Możemy po prostu z nim przesadzić, więc wydaje mi się, że bezpieczniejsze będzie nakładanie tylko i wyłącznie jednej warstwy, bo mimo jednej warstwy on naprawdę fajnie kryje. Możecie sobie zobaczyć, cienie są właśnie pokryte, moje tutaj pod oczami i dookoła po prostu, jak widzicie, jakieś przebarwienia również są pokryte, takie jakieś mniejsze niedoskonałości. Tutaj użyję korektora i tutaj też delikatnie użyję korektora i to wszystko pod oczy i
na powieki nie będę używała już korektora, bo wydaje mi się, że cienie są bardzo fajnie pokryte. Jeśli chodzi o efekt zmatowienia, bo to jest jaki fluid dokładnie? Matująco kryjący. Kryjący jest, fajne jest krycie. Jeśli chodzi o mat, może to nie jest taki typowo taki podkład matujący, gdzie nakładamy i widzimy takie delikatne jakby puder, takie efekt takiego jakby twarz była po prostu wypudrowana. Nie ma czegoś takiego, ale twarz absolutnie mocno się nie świeci. Ja go nie wypróbowałam tak, żeby go zostawić samego. Ja zawsze pudruję twarz, także nie powiem wam, czy ten mat się utrzyma, czy się nie utrzyma. Po prostu nie ryzykowałabym, bo wydaje mi się, że długo się mat by nie utrzymał, a wolałabym, żeby makijaż jednak wytrzymał przez cały dzień. Dlatego on taki typowo matujący nie jest, ale nie widać mocnego świecenia się na twarzy, także jest ok, myślę. I jeśli chodzi o recenzję, recenzja na pewno się pojawi. Jeśli będzie się sprawował tak, jak się sprawuje, to będzie pewnie w moich ulubieńcach stycznia, także na pewno coś więcej powiem, chyba że się nie sprawdzi, to będzie w bubelkach. No i to, kochani, było na tyle. Jak widzicie, krycie wydaje mi się jest bardzo fajnie, w porządku, na 10 zł, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Nie wiem, czy te podkłady są dostępne w szafach Bell, tak jak wam mówię, dostałam go w Biedronce, jeszcze kupiłam sobie błyszczyk i tak się zastanawiam, czy jeszcze nie pojechać po coś, bo były cienie, były jeszcze lakiery, linery, maskary różne, nie znam się na maskarach z Bell, nie mam pojęcia, czy jakieś są dobre, dlatego też nie ryzykowałam, chciałam wypróbować podkład jakiś taki, żeby mieć fajny podkład, taki lżejszy niż Revlon Colorstay, żeby fajnie mi zakrył, a mimo wszystko, żeby był po prostu lżejszy. No i zobaczymy, jak będzie sprawował tak jak teraz, to wydaje mi się, że będzie wszystko ok. Także jak widzicie, krycie się prezentuje w ten sposób, tak wygląda właśnie twarz, ładnie wszystko jest pokryte, mi się osobiście podoba, ale z recenzją jeszcze troszeczkę poczekajmy, bo używam go w sumie chyba od 5 dni, także jeszcze się wstrzymajmy. I dziękuję wam serdecznie za uwagę, ściskam was bardzo mocno, przesyłam moc buziaczków, pa, pa.